Herr, wenn um dich allein die Herzen sich bewegen, gdy serca wokół Cię, o Panie, się zbierają. Das ist eine grundsätzliche Aussage, die für ein lebendiges Christentum spricht. Jest to zasada, która mówi o żywym chrześcijaństwie. Wir haben das in der hinter uns liegenden Stunde erlebt. Myśmy przeżyli to w tej godzinie, która jest już za nami. Unsere Herzen waren mit dem Herrn Jesus beschäftigt. Nasze serca zajmowały się osobą Pana Jezusa. Und das hatte die Zielsetzung, dass wir dem Herrn Jesus Anbetung gebracht haben. I sensem tego wszystkiego, celem było, aby rozważyć tę osobę. Aber es hat auch eine andere Zielsetzung noch, dass wir dem Vater Verherrlichung darbringen. I przynieść Jemu chwałę, ale tym drugim celem jest to, aby uwielbić również Ojca. Wir können sagen, es ist eine Aktivität, die sich nach oben, dem Himmel zuwendet. Możemy powiedzieć, że jest to aktywność skierowana w górę do nieba. Aber wir haben als solche, die mit dem Herrn Jesus beschäftigt sind, auch eine Aufgabe hier auf der Erde. Ale my również ci, którzy zajmujemy się osobą Pana Jezusa, mamy zadanie tutaj na ziemi. Vor dem Hintergrund möchte ich einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte vorschlagen. I z tego powodu chciałbym zaproponować przeczytanie fragmentu z Dziejów Apostolskich. Die erste Zeit der Christenheit. Wir lesen rozdział, który mówi o pierwszych czasach chrześcijaństwa. Aus Apostelgeschichte 8, die ersten 25 Verse. Przeczytajmy z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich pierwszych 25 wierszy. Dobrze, myślę, że jest dobrze. 8 rozdział Dziejów Apostolskich. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci wszyscy, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił. Gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze,
i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Es ist für uns immer wieder sehr munternd, wenn wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Jest to dla nas wielce pokrzepiające, kiedy zajmujemy się dziejami apostolskimi. Die Gläubigen, die uns in der Apostelgeschichte vorgestellt werden, sie hatten ein ganzes Herz für den Herrn. Bo ci wierzący przedstawieni w tej księdze mieli całkowicie serce oddane Panu. Da gab es keine Form. Nie było wtedy żadnej formy, wo kein Kern vorhanden war. Gdzie, w której brakowało tego sedna. Nein, ihr Herz war mit dem Herrn Jesus erfüllt und vor dem Hintergrund konnten sie so kraftvoll ihren Weg gehen. Właśnie ich serce wypełnione było osobą Pana Jezusa i oni szli w pełnej mocy. Gott hatte dieses gewaltige Zeugnis seiner Gnade durch den Herrn Jesus Christus dargestellt. I Bóg przedstawiał właśnie swoje świadectwo w osobie Pana Jezusa. Und sein Kreuzestod war das größte Zeugnis der Gnade Gottes. A ta śmierć Pana Jezusa na krzyżu była tym największym świadectwem Bożej łaski. Der Heilige Geist war ausgesandt worden. Duch Święty został później posłany. Die Versammlung wurde gebildet in Apostelgeschichte 2. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale czytamy, że powstało zgromadzenie. Und wir sehen, wie alle ungläubigen Menschen auch davon beeindruckt waren. I widzimy również, jak ludzie niewierzący byli pod wielkim wrażeniem tego, co się działo. Tausende kamen zum lebendigen Glauben. Tysiące przychodziło do żywej wiary. Doch Gottes Gnade ging weiter. Er wollte noch mehr aus Israel retten. I z Bożej łaski sprawa ta posuwała się do przodu, aby wielu z Izraela mogło zostać wyratowanych. Stephanus hatte noch ein machtvolles Zeugnis abgelegt von der Gnade Gottes. Również Szczepan był tym, który złożył to potężne świadectwo o Bożej łasce. Er hatte von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, des Verherrlichten, gezeugt. On poświadczył o tej chwale, którą Pan Jezus otrzymał. Und auch deutlich gemacht, dass diejenigen, die dieses Zeugnis nicht annehmen, Gericht ernten würden. I również mówił o tym, że ci, którzy nie przyjmą tego świadectwa, idą w kierunku sądu. Auch dieses Zeugnis hat man abgelehnt. Ale również i to świadectwo zostało odrzucone. Und so kommen wir direkt zu unserem Kapitel. I teraz jesteśmy w tym rozdziale, któryśmy przeczytali. Der erste Vers zeigt, dass ein Mann genannt Saulus in die Tötung einwilligt. Pokazuje nam ten wiersz, że mąż imieniem Saul zgadzał się z tym zabójstwem. Israel hatte gewissermaßen auch diesen Boten der Gnade Gottes, Stephanus, verworfen. I również możemy zauważyć, że Izrael odrzucił to ostatnie poselstwo Bożej łaski, które wypowiadał Szczepan. Sie haben übrigens hier in keiner Weise Rücksicht genommen auf ihre Legitimation, die sie überhaupt nicht besaßen. Sie waren überhaupt nicht berechtigt, jemanden zu Tode zu bringen. Das lag allein in der Hand der Römer. Sie durften gar keinen Menschen umbringen. Oni, Żydzi, właściwie nie mogli nikogo zabić.
To mogli tylko uczynić Rzymianie, ponieważ Izrael był pod okupacją rzymską. Aber das interessierte sie nicht. Ale to ich nie interesowało. Der Hass gegenüber den Menschen, die sich zu dem Herrn Jesus hin kannten, war so groß. Ponieważ nienawiść do ludzi, którzy wyznawali Pana Jezusa, była olbrzymia. Saulus sollte einer sein, der hier noch auf der einen Seite stand, aber dann in Kürze auf der anderen Seite ein glühendes Herz für den Herrn Jesus offenbarte. Saul stał jeszcze po tej przeciwnej stronie, ale krótko potem stanął po tej przeciwnej i wyznawał Pana Jezusa. Wenn Gott die Herzen der Seinen so ausfüllen kann, dann ist Satan mächtig. Jeżeli Pan chce wypełniać serce swoich, to diabeł również okazuje swoją moc. Somit inszeniert er diese große Verfolgung. I tak też i tutaj widzimy to wielkie prześladowanie. Und zwar Verfolgung nicht gegenüber den einzelnen Gläubigen, sondern gegenüber der Versammlung. I to nie chodzi o prześladowanie pojedynczych wierzących, ale chodzi o prześladowanie zgromadzenia. Wir wissen, dass die Versammlung gebildet wird aus allen wiedergeborenen Gläubigen seit der Gnadenzeit. My wiemy, że zgromadzenie tworzą wszyscy wyratowani ludzie w czasie łaski. Sie wird aber auch gebildet durch ein örtliches Zusammenkommen. Jeszcze zgromadzenie przedstawia nam miejscowe świadectwo. Und sie wird auch gebildet durch alle Gläubigen zu einem gedachten Zeitpunkt. I to ten zbór tworzą wszyscy wierzący aż do pewnego momentu. Doch das ist eine geistliche Einheit. I to jest duchowa jedność. Sie ist nicht mit den Augen wahrnehmbar. To nie ma nic wspólnego z oglądaniem czegoś tego oczami cielesnymi. Aber die Gläubigen wollten auch als Versammlung zusammenkommen. Ale wierzący chcieli też, czy chcą, zgromadzać się jako zbór. Und wenn man als Versammlung zusammenkommt, dann ist das durch die Menschen erkennbar. Jeżeli my tak się zgromadzamy, schodzimy jako zgromadzenie, to jesteśmy przez ludzi rozpoznawani. In der Versammlung hat nur einer das Sagen. W zgromadzeniu do powiedzenia może powinien mieć tylko jeden. Alle Gläubigen haben den Wunsch, dem Herrn Jesus die Ehre zu geben. Wszyscy wierzący mają to życzenie, aby Panu Jezusowi oddać chwałę. Das war auch bei der Versammlung in Jerusalem der Fall. I to właśnie, tak właśnie działo się w zgromadzeniu w Jerozolimie. Doch der Druck wurde so groß, dass sie nicht mehr in Jerusalem zusammenkommen konnten. Ale to uciśnienie było tak wielkie, że oni już nie mogli tam się zgromadzać. Wie dankbar dürfen wir doch sein, dass wir hier in aller Ruhe zusammenkommen dürfen. Jak wdzięcznymi powinniśmy być my, że my tak spokojnie możemy się schodzić na tym miejscu. Der Herr hatte in Kapitel 1 gesagt, dass die Apostel in Jerusalem ein Zeugnis ablegen sollten, aber auch in die Welt hinausgehen sollten. A w Dziejach Apostolskich pierwszy rozdział Pan Jezus mówi, że apostołowie nie powinni nie tylko świadectwo złożą w Jerozolimie, ale również i dalej po krańce ziemi. Die Gläubigen, sie sahen sich durch diesen Druck von außen veranlasst, Jerusalem zu verlassen. A więc uczniowie z powodu tego ucisku, który prześladowania, który na nich przyszedł, byli zmuszeni opuścić Jerozolimę. Wie schön ist das, wenn wir alle zusammen sein können. Jak piękne jest to, że wszędzie można być razem. Doch wenn der Feind auch dieses Zusammenkommen in Jerusalem unmöglich macht. I kiedy właśnie wróg nie pozwolił na to, aby w zgromadzeniu dalej się schodzono, so sind die Gedanken Gottes immer höher. To jednak Boże myśli są wyższe. Wenn Satan die Versammlung in Jerusalem zerstören will, kiedy szatan chciał zniszczyć to zgromadzenie w Jerozolimie, dann benutzt Gott diesen Druck von außen, um sein Zeugnis in die damalige Welt hinauszutragen. To zewnętrzne uciśnienie, prześladowanie Bóg wykorzystał po to, aby to świadectwo rozpowszechnić na wszystkie strony
świata. Doch vorher werden wir in Vers 2 noch auf die Beerdigung von Stephanus hingewiesen. A wcześniej znajdujemy w wierszu drugim słowa mówiące o pogrzebie Szczepana. Wie schön, gottesfürchtige Männer waren da. Jacy, jak to pięknie, że bogobojni mężowie tutaj się znaleźli. Es gab in der Christenheit immer wieder Männer, die gesagt haben, der Leib des Gläubigen ist unwichtig. Często pomiędzy wierzącymi nawet znajdują się ludzie, którzy mówią, że ciało wierzącego nie ma żadnego znaczenia. Aber das ist in keiner Weise unwichtig. Ale to nie jest tak do końca nieważne. Der Jesus ist auch des Leibes Heiland. Pan Jezus przecież jest również Zbawicielem ciała. In seiner Liebe hat ein vollkommenes Interesse an uns. W swojej miłości on ma całkowite zainteresowanie nami. Er möchte für alle Bereiche des Menschen sorgen. On chce się troszczyć o wszystkie zakresy człowieka. Nach Geist, sfery. Seele und Leib. Ciało, ciałem, duszą, duchem, duszą i ciałem. Und wenn auch der Leib unbeseelt zurückbleibt, ist ein Gegenstand der Fürsorge Gottes. I kiedy ciało umiera, to wtedy ono również jest tym przedmiotem Bożej troski. Es waren hier keine Männer, die sich fürchteten. To nie byli mężowie, którzy się bali. Sondern es waren Männer, die in Ehrfurcht vor Gott standen. To byli mężowie, którzy byli bogobojnie stali przed Bogiem. Sie wussten ganz genau, das, was Stephanus erlebt hat, kann im nächsten Augenblick auch unser Los sein. Oni przecież wiedzieli, że to, co przydarzyło się Szczepanowi, to w każdym momencie może się przydarzyć im. Als der Jesus Christus gestorben war, waren auch die 12 Jünger nicht in der Lage, eine Beerdigung durchzuführen. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, to 12 uczniów też nie było w stanie wytrwać przy nim. Aber da hatte er trotzdem solche gehabt, die gottesfürchtig waren. Ale on zawsze ma takich, którzy byli bogobojnymi. Die den Leib Jesu oder die Jesu dorthin legten. I byli tacy bogobojni, którzy to ciało Jezusa później złożyli w grobie. Ja, Gott hat eine große Fürsorge auch im Hinblick auf unseren Leib. A więc Bóg ma również wielkie staranie, jeśli chodzi o nasze ciało. Es waren Männer, Personen, die sich mannhaft für die Ehre Gottes einsetzten. Zawsze byli mężowie, którzy szczególnie troszczyli się o tą chwałę Bożą. Und sie stellten eine Klage an. Sie stellten eine große Klage an. Sie waren traurig darüber und brachten das zum Ausdruck. I oni właśnie jeszcze w drugim wierszu byli bardzo zasmuceni i dali temu wyraz, opłakując go wielce. Wenn einer von unseren Brüdern oder Schwestern heimgeht, ist es doch auch so, dass wir Trauer empfinden. I właśnie też tak jest, że jeśli ktoś z naszych braci albo sióstr odchodzi, to wtedy to wywołuje w naszych sercach smutek. Wir wissen, es ist ein Geliebter des Herrn. My wiemy, że ten ktoś jest umiłowanym Pańskim. Aber wir wissen auch, dass Gott jede Lücke ausfüllen will. Ale my również wiemy to, że Bóg chce wypełnić każdą lukę, która wtedy powstaje. Im Vers 3 sehen wir die Aktivität Saulus, indem er durch die einzelnen Häuser ging. W trzecim wierszu zauważamy aktywność Saula, który wchodzi do domów. Wie gewaltig ist doch die Macht in dem Menschen. Widzimy, jaka wielka jest tutaj moc człowieka. Saulus kannte nichts von der Liebe Gottes. Saul nie wiedział nic wtedy o Bożej miłości. Und war so motiviert, alle zu Tode zu bringen. I on był bardzo zmotywowany do tego, aby wszystkich pozabijać. War jetzt denn Schluss mit dem christlichen Zeugnis? Czy to spowodowało zakończenie wszelkiego świadectwa? Nein, der hat immer höhere Gedanken als unsere Gedanken sind. Nie, Bóg zawsze ma wyższe myśli od naszych.
Die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Wort. Ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali słowo. Wir haben in diesen Tagen die ein oder andere Reise gemacht. Myśmy w tych dniach wykonali kilka podróży. Wir sind an Fabriken vorbeigekommen, wo nicht mehr gearbeitet wird. Myśmy zetknęli się z takimi fabrykami, w których już w ogóle się nie pracuje. Wie schwierig ist das, wenn man seine Arbeit verliert. Jakie trudne jest, jaki trudny to jest moment, kiedy traci się pracę. Man bemüht sich, was Neues zu finden. Wtedy trudzimy się o to, aby znaleźć coś nowego. Man muss eine wirtschaftliche Grundlage wiederfinden. Trzeba znowu znaleźć miejsce do pracy. Und wenn man darüber hinaus weiß, dass diese wirtschaftliche Not durch den Glauben gekommen ist, dann sagt man sich doch erst recht, wir sind mal still. Jeśli widzimy, że coś takiego na nas przychodzi, to też to przyjmujemy w pokoju. Das alles war für unsere Freunde hier kein Thema. Sie sahen die wirtschaftliche Notwendigkeit, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Aber darüber hinaus wollten sie das Wort Gottes verkündigen. Oni, może tacy ludzie, którzy znajdują się w takiej sytuacji, przeżywają to i trudności mają, ale zawsze są gotowi zwiastować Słowo Boże, tak jak to w tym przypadku. Von ihrer Arbeit, die sie sicherlich getan haben, sagt das Wort Gottes nichts. O tej pracy, którą ci ludzie wykonywali, Słowo Boże nic nam nie mówi. Der Heilige Geist möchte uns einfach deutlich machen, wie diese Gläubigen motiviert waren durch die Größe Gottes. Duch Święty chce nam tutaj w tym miejscu jedynie pokazać, jak bardzo zmotywowani byli ci wierzący. Sie verkündigen das Wort. Oni zwiastowali Słowo. Sie haben nicht von ihren Erfahrungen gesprochen. Oni nie mówili o swoich doświadczeniach. Von ihrem traurigen Schicksal gesprochen. O ich smutnym losie. Sie haben nicht Tagesthemen sich zu eigen gemacht. Oni nie mówili o tematach danego dnia. Nein, sie predigten das Wort. Nie, oni zwiastowali Słowo. Was sagt Paulus an Timotheus? To, co powiedział Paweł do Tymoteusza. Predige das Wort. Zwiastuj Słowo. Halte darauf, zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Trwaj w tym, w czas dogodny czy niedogodny. Wenn die Zeit in den Augen der Menschen eine ungelegene sein soll, nutz die Möglichkeiten. Predige das Wort. Kiedy ten czas wydaje się niewłaściwy, to jednak ty wykorzystuj czas, zwiastuj Słowo. Viele haben das offensichtlich getan, die Zerstreuten. Wielu to wykonywało, wielu było rozproszonych. Aber jetzt wird unser Augenmerk auf einen gerichtet. Ale teraz uwaga nasza skierowana jest na jednego. Ob dem Philippus das damals wohl eingefallen ist, dass einmal in dem Wort Gottes sein Name genannt werden würde? Jest to Filip, którego właśnie imię tutaj jest wymienione. Sicherlich nicht. Er hat sich keine Gedanken darum gemacht, um seine Person. On nie myślał nic o sobie. Philippus war ein treuer Mann. Filip był wiernym mężem. Ein Mann, der mit ganz einfachen Aufgaben anfing. Mężem, który rozpoczął od bardzo prostych zadań. Aber der durch die Güte Gottes immer mehr dazu lernte. Ale który z Bożej dobroci coraz więcej się uczył. Und der von dem Herrn auch immer mehr Dienste übertragen bekam. I który coraz więcej otrzymywał zadań od Pana. Das sehen wir auch hier. To widzimy tutaj, na tym miejscu. Er hat nicht nur das Wort verkündigt, sondern er hat auch den Christus verkündigt. My tutaj czytamy, że on nie tylko głosił Słowo, ale głosił im Chrystusa. Es ist nicht nur die Fülle des Wortes Gottes, die wir darstellen. To jest ta pełność Słowa Bożego, którą możemy zwiastować. Es ist gleichzeitig eine Person, die wir bringen.
I nie tylko chodzi o samo słowo, tylko chodzi o osobę, którą my przynosimy ludziom. Die Reaktion der Volksmenge ist, dass sie zuhören. A reakcja ludzi była taka, że oni przyjmowali uważnie i zgodnie to wszystko. Der Herr bestätigt das gesprochene Wort durch die Wunder. I również Pan potwierdził to wypowiadane słowo cudami. Und wir sehen, dass eine große Freude in jener Stadt war. I widzimy, że w tym mieście zapanowała wielka radość. Das ist immer die Reaktion, wenn die Herzen auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet sind. To zawsze jest taka reakcja, kiedy serca skierowane są na osobę Pana Jezusa. Das ist zwangsläufig automatisch verbunden mit dem Wort Gottes. I to właśnie jest zawsze automatycznie związane ze Słowem Bożym. Wir bringen den Gott der Bibel. My przynosimy ludziom tego Boga Biblii. Das ist unser Wunsch. To jest naszym życzeniem. Wie oft wird uns gesagt, dass man irgendwelche persönlichen Vorstellungen über Gott haben kann? Jak często jest, spotykamy się z tym, że ludzie mają różne wyobrażenia o Bogu. Nein, es geht um den Gott der Bibel. Nie, chodzi tutaj o tego Boga, który jest przedstawiony w Biblii. Und wenn wir ihn mit unseren Herzen erfassen, dann ist automatisch große Freude da. I jeśli tego się uchwycimy, to związana jest z tym zawsze wielka radość. So sehen wir in diesem Abschnitt, dass Gott trotz der Verfolgung großen Segen gibt. I widzimy, że Bóg pomimo tego prześladowania zsyła wielkie błogosławieństwa. Er gibt seinen Knechten Freimütigkeit, sein Wort zu verkündigen. On daje tym ludziom odwagę, aby śmiałość do tego, aby to słowo zwiastować. Und er führt Menschen zum Glauben. I on prowadzi ludzi do wiary, przyprowadza ludzi do wiary. Jetzt sehen wir, dass Satan wieder mächtig wird. Widzimy jednak, że diabeł okazuje dalej swoją moc. Er hatte schon vorher in dieser Stadt die Menschen in Begeisterung versetzt. Widzimy, że wcześniej to miasto również było zachwycone. Er hatte ihnen deutlich zu verstehen gegeben, dass er, dieser Simon, etwas Großes sei. I widzimy, że niektórzy uważali, że ten Szymon, który jest tutaj przedstawiony, jest też kimś wielkim. Das ist immer tödliches Gift. To zawsze jest śmiertelny jad. Das ist das Bestreben des Menschen von Anfang an, sich selbst darzustellen. I właśnie wysiłkiem człowieka jest, było zawsze to, aby przedstawiać samego siebie. Od samego początku tak człowiek postępuje. Das hat absolut keine Berechtigung in der Gegenwart Gottes. To nie mogło wytrzymać obecności Bożej. Es beweist vielmehr, dass man von der Liebe Gottes nichts verstanden hat. Widać w tym wszystkim, że o miłości Bożej on niewiele rozumiał. Aber diese Begeisterung in der Stadt war dennoch da. Ale jednak ten zachwyt w mieście pozostawał dalej. Begeisterung gibt es auch heute in den Städten. I również dzisiaj wiemy, że wiele miast jest zachwyconych. Aber große Freude, wahre Freude kennt man nicht. Ale nie zna się tej wielkiej radości, tej prawdziwej radości. Er bringt sie sogar in Verwirrung durch seine Zaubereien. On właściwie spowodował wielkie zamieszanie z powodu czarnoksięstwa. Dagegen spricht das Verhalten des Philippus. A całkiem przeciwnie temu jawi się postępowanie Filipa. Er hat ihnen das Reich Gottes verkündigt. On zwiastował im Królestwo Boże. Das besagt, dass wir uns auf dieser Erde so zu verhalten haben, dass wir die Herrschaft Christi uneingeschränkt anerkennen. I właśnie też i to jest dla nas pouczeniem, aby tak zachowywać się na ziemi, aby ludzie mogli wiedzieć, że będzie coś takiego jak Boże panowanie. Es ist einfach das christliche Zeugnis, das wir nach außen hin ablegen. To jest po prostu to świadectwo, które powinniśmy wydawać zawsze na zewnątrz. Und darüber hinaus verkündigt ihr den Namen Jesu Christi. I właśnie przy tym wszystkim zwiastował on
imię Jezusa Chrystusa. Das war die ganze Fülle der Wahrheit über den Herrn Jesus Christus, die bis dahin bekannt war. To była cała prawda o Panu Jezusie, którą on znał. Der Jesus hatte davon gesprochen, dass der Heilige Geist sie an alles erinnern würde und aus der Fülle nehmen würde, um es ihnen deutlich zu machen. Pan Jezus już wcześniej o tym mówił, że przyjdzie Duch Święty, który wam przypomni o tych rzeczach i jeszcze objawi nowe. Jetzt werden Männer und Frauen getauft. Teraz mężczyźni i niewiasty dali się ochrzcić. Die Taufe hat nur etwas mit dieser Erde zu tun. Chrzest, jak wiemy, ma tylko związek z tą ziemią. Es ist ein Zeugnis, das wir der Welt gegenüber ablegen, dass wir mit dem Herrn Jesus uns eins machen. Jest to dowód na to, że my czynimy się jedno z Panem Jezusem i składamy to świadectwo przed, na ziemi, przed tym światem. Wie schön ist das, wenn auch heute sich Personen melden, die getauft werden möchten. Jakie piękne jest to, kiedy dzisiaj jeszcze zgłaszają się do chrztu osoby wierzące. Dieses gewaltige Werk der Zerstreuten kam auch zu den Ohren der Aposteln. Die Apostel in Jerusalem hörten davon, dass diese Zerstreuten die Güte Gottes erlebten. I apostołowie w Jerozolimie usłyszeli również o tym właśnie rozproszeniu, które miało miejsce i o tym wszystkim, co się działo. Und es ist interessanterweise wieder ein neuer Begriff. I tutaj bardzo znajdujemy nowe wyrażenie w tym miejscu. Es wird gesagt, dass sie das Wort Gottes angenommen haben. My czytamy tutaj, że ktoś przyjął Słowo Boże. Es geht nicht um Menschenwort. Es geht um das Wort Gottes. Tu nie chodzi o słowo ludzkie, tylko o Boże słowo. Menschen unterhalten sich über interessante Dinge. Es ist immer wieder was Neues, aber das Wort Gottes ist unveränderlich. Ludzie bardzo często zajmują się różnymi rzeczami i mówią o nowinkach różnych, natomiast nie słowem Bożym, które zawsze jest trwa na zawsze. Was tun jetzt die Jünger in Jerusalem? Co czynią teraz uczniowie w Jerozolimie? Sie senden Petrus und Johannes zu diesen Zerstreuten in Samaria. Oni posyłają Piotra i Jana do tych rozproszonych po Samarii. Petrus und Johannes ließen sich also senden. A więc Piotr i Jan pozwolili się posłać. Sie fühlten, dass es ein Auftrag ist, den sie von dem Herrn letzten Endes bekamen. Oni rozpoznali, że jest to zadanie, które zleca im Pan. Wir wissen um die Rivalität zwischen Samaria und Judäa. Oni wiedzieli też o tej rywalizacji, która zawsze panowała między Judeą i Samarią. Aber die Zerstreuten in Samaria, sie haben diese Rivalität außer Acht gelassen. Ale ci rozproszeni w tej Samarii, oni jakby odrzucili to, ten stan rywalizacji. Ihr Herz war so erfüllt von der Größe des Herrn Jesus. Oni byli tak wypełnieni wielkością Pana Jezusa. Von dieser Barmherzigkeit Gottes. O tym byli tak zachwyceni Bożym miłosierdziem, dass sie das Wort einfach weiter sagten. Że oni po prostu dalej podawali to słowo. Wie schön ist das doch. Jakie piękne to jest. Jetzt kommen Petrus und Johannes zu ihnen. I teraz przychodzą Piotr i Jan do nich. Sie beten mit den Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. I oni modlą się z wierzącymi, aby ci otrzymali Ducha Świętego. Wir sehen, die Lehre über die Einheit der Gläubigen ist noch unbekannt. My wiemy, że ta nauka o jedności ciała nie była jeszcze wtedy znana. Der Apostel, der das Geheimnis über die Versammlung empfangen sollte, der war noch ungläubig. Ten apostoł Paweł, który miał otrzymać tajemnicę zgromadzenia, był jeszcze niewierzący. Die Wahrheit darüber war also noch nicht bekannt. A więc prawda o tym nie była jeszcze wtedy znana. Und doch hatten sie ein gesundes geistliches Empfinden. A jednak ci ludzie, tych dwóch miało bardzo
prawdziwe czy prawidłowe odczucia. Petrus und Johannes gehen dorthin und wollen den Gläubigen helfen. Piotr i Jan poszli do tych wierzących, aby im pomóc. Sie sollten auch diese besondere Segnung des Heiligen Geistes empfangen. Oni też te błogosławieństwa związane z przyjęciem Ducha Świętego otrzymali. Wir sehen, dass der Heilige Geist immer auf die Einheit sich konzentriert. Widzimy, że Duch Święty skoncentrowany jest tutaj właśnie na tej jedności. Abhängigkeit und Abhängigkeit möchte er und keine Unabhängigkeit. I on życzył sobie zależności, a nie niezależności. Er möchte Unterwürfigkeit. On pragnął tego, aby ci wierzący byli podporządkowani. Und auch so wollte der Heilige Geist, dass es keine Spaltung gibt. I również dzisiaj Duch Święty pragnie, aby nie było żadnego rozerwania. Wie wichtig ist das auch für uns heute? Jakie ważne to jest dla nas dzisiaj. Da gibt es die Brüder an dem Ort, die dort zusammenkommen. Są bracia na jednym miejscu, którzy się schodzą. Da gibt es die Geschwister an jenem Ort, die dort zusammenkommen. Są wierzący też na innym miejscu, którzy się schodzą. Und der Heilige Geist ist bemüht, dass wir einmütig auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet werden. Ale Duch Boży troszczy się o to, abyśmy byli jedno, jeśli chodzi o osobę Pana Jezusa. Dass da keine Rivalität aufkommt. Żeby nie było żadnej rywalizacji. Sondern dass es diese wunderbare Einheit immer ist und dass es das eine Haupt ist. Ale żeby była ta cudowna jedność, ponieważ jest jedna głowa. Der Heilige Geist war also noch nicht auf sie gefallen und sie waren nur getauft worden auf den Namen des Herrn Jesus. A więc czytamy tutaj, że na nikogo bowiem